wypłaciliśmy pieniążki, pojechaliśmy do banku. W banku wpłaciliśmy to, co zaległe było, miesięczna rata. A teraz jedziemy z Jasyczna na Zalesie Dolne, czyli na miejsce zamieszkania, pewnie do sklepu jeszcze pieczywo. Do Karola, prywatny sklep, bardzo dobre pieczywo włożą. Nie z Piaseczna, tylko spoza Piaseczna, także w brzuchu też jest dobrze. Nie wiem, może podjadę na górki Szymona, żeby zrobić parę kroków dla zdrowia. No i przyjadę do domku, będę myślał, co dalej robić. Zobaczę, może gdzieś tu w rejonie moim amortyzatory tylnej belki są niedrogie, to bym pojechał i nabył, bo niestety no, moje są wyrypane jednak. Nowa belka skrętna jest i wszystko dobrze się zachowuje, natomiast amortyzacji żadnej nie ma, jest zero tak zwane. No to nic innego, tylko amortyzatory. Z prawej strony słyszę pod spodem, tu gdzie nogi pasażera są na tej wysokości, są wahaczem przednie. No i tam jakieś od czasu do czasu delikatne dźwięki odchodzą. Pewnie guma się jakaś wytegowała. No, jeszcze do przeglądu jest kawałek, także wiadomo, że trzeba będzie wahacze dwa wymienić. Trochę tego grosza wsadziłem w tego staruszka, no ale się chociaż przyjemnie jedzie. Zobaczę, może go sprzedam. Strasznie chciałbym kupić partnera lub Citroena Berlingo, ale to chodzi mi tylko i wyłącznie o tak zwaną budę na dworze. To albo ten, z silnikami 1.4 bardzo rzadko bywały. Bywało więcej silniki 1.4 bez turbiny, czyli muł typowy, 5 litrów na trasie, tam ze 4 zejdzie, więcej nie. No ale to są silniki tak zwane nie do zdarcia, tak samo, bo na tych silnikach 1.9 ludzie robią po milionie nawet dosłownie, bo czytam i tego, także to tak jest, szanowni państwo. Ale chodzi o to, że samochód wyżej, ja głowy sobie nie obijam, tutaj sobie obijam, no niestety. Nie ma jak, już próbowałem siedzenie w taki czy inny sposób zainstalować, znaczy się zmienić, nie da rady. Także jest jaki jest. Natomiast małe przeróbki, drobne tego pojazdu, znaczy tego nadwozia, daje możliwość do kamperowania, nazwijmy o to tak. Jedna, dwie osoby. Jedna osoba to lepiej jest wtedy, powiedzmy. Moja połowa nie lubi takich wyjazdów i tym podobne, czyli jeden dla mnie, powiedzmy. Można mieć wyposażenie, wszystko, no, że tak powiem, turystyczne, tylko że to jest mini kamper. Wyspać się wyśpi. Ale można mieć lodówkę, można mieć, nie wiem, no jakieś inne tam, powiedzmy, prysznic i to. Prysznic zewnętrzny jest taki, ręka Decathlonie, nie tylko, klapetynio się podnosi, zamocowuje się i swoje to wszystko. No i można dosłownie gdziekolwiek, no, gdziekolwiek staniesz, nie masz problemów, że tak powiem. No są miejsca, gdzie nie wolno w ogóle samochodu, no to zrozumiałe. Ale tak, gdziekolwiek staniesz, zatrzymasz się, żeby nikomu nie robić, a jak nie, to zapytasz się ludzi mieszkających, czyje to, zapytasz się o pozwolenie, z reguły ludzie nigdy nie odmawiają. No i to jest to właśnie. No i cena jeszcze jest względna, powiedzmy, bo na przykład te czwórka Volkswagen z 80-tych, początkowych 90-tych lat, 5-6 tysięcy, to jest tragedia. I to w zasadzie już rdza jest.
także jakoś mi nie pasuje. Zresztą silniki są niedobre. O, tam co tam się dzieje? Coś było? Jakaś tuczka? Czy co? Szczury miejskie stoją. Jeżeli Państwo nie wiecie, kto to jest straż miejska, ja inaczej o nich nie mówię. To nie robię i w ogóle. Normalnych, zwykłych ludzi atakują, a bandytów, pijaków w ogóle się nie zajmują. I to jest ta polityka straży miejskiej, że tak powiem. Podejrzewam, że na przystanku coś było. Dorwali jakiegoś człowieka, który podejrzanie wyglądał dla kogoś tam, ewentualnie się awanturował, ale o swoje, powiedzmy, zaraz Straż Miejska się zjawia w takich sytuacjach. Dobra, idziemy do sklepu. Idziemy do sklepu, kupimy pieczywko dobre u pana Karola. Maseczkę wezmę, moment. Ruch jest nadal w kierunku na Piaseczno, na Warszawę. Cały czas jest ruch. Tam widać, o właśnie, kościółek widać mój. Dobra.